Szczęść Boże, Justyna Kendra, rozpoczynamy informację dnia. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold trwa przesłuchanie Michała Tuska. Był on związany ze spółką OLT Express i odpowiadał za obsługę prasową linii. Wcześniej współpracował z portem lotniczym w Gdańsku. W połowie 2011 roku Amber Gold przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, a następnie OLT Germany, a pod koniec 2011 roku w liniach YES Airways. Dzięki temu w kwietniu 2012 roku powstała marka OLT Express. Współpracował z nią właśnie Michał Tusk, wcześniej pracownik gdańskiego portu. Jako jedna z osób pracujących w OLT na pewno pan Michał Tusk ma sporą wiedzę na temat funkcjonowania firmy, przede wszystkim jeśli chodzi od strony takiej marketingowej. Dotychczasowe śledztwo wykazało opieszałość nie tylko prokuratury, ale także wielu instytucji państwowych. Nadal otwarty pozostaje polityczny wątek afery Amber Gold. Pamiętajmy, że gdy Michał Tusk został zatrudniony, premier Donald Tusk miał już wiedzę o nieprawidłowościach w Amber Gold. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że nie Michał Tusk powinien oddzielić odpowiedzi na to pytanie, ale były premier pan Donald Tusk. Spółka Amber Gold powstała na początku 2009 roku i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. 13 sierpnia 2012 roku ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tysięcy swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 milionów złotych. Polityka obronna i sprawy migracji to głównie wokół tych tematów będzie się koncentrował szczyt Unii Europejskiej, który rozpocznie się jutro. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański uczestniczył wczoraj w Luksemburgu w spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z państw unijnych, aby przygotować się do spotkania. Podczas szczytu Unii Europejskiej szefowie państw i rządów mają zdecydować m.in. o zacieśnieniu współpracy w obszarze obronności. Polska jest gotowa do tego, aby przyłączyć się do najbardziej ambitnych planów w zakresie unijnej polityki obronnej pod warunkiem wypełnienia warunków politycznych i istotnych warunków dotyczących wsparcia finansowego dla przemysłu obronnego. Warunki polityczne to właściwe sformułowanie polityki obronnej Unii dotyczącej współpracy z NATO, wyjaśnił wiceminister Konrad Szymański. Te warunki polityczne to jest oczywiście właściwe sformułowanie polityki obronnej Unii Europejskiej w kontekście współpracy z NATO, a także właściwe wyważenie definicji zagrożeń, które zasadniczo mają całkowicie odmienny charakter, płyną ze wschodu i z południa. Aby polityka unijna obronna miała sens, musi dobrze odzwierciedlać oba równie ważne aspekty dzisiejszych wyzwań bezpieczeństwa. Trzecim warunkiem Polski jest możliwość finansowania ze środków unijnych projektów realizowanych przez nasze firmy zbrojeniowe. My widzimy możliwości, aby Unia Europejska odgrywała istotną rolę w zakresie swojej polityki budżetowej, przemysłowej, ale zabiegamy o to, aby polski przemysł obronny miał równy dostęp do unijnego wsparcia na rzecz przemysłu obronnego. Nasz rząd chciałby, aby Europejski Fundusz Obronny, z którego mają być finansowane badania i innowacje w zakresie wyposażenia obronnego i technologii obronnych, a później potencjalnie wspólnie zakupy sprzętu zainteresowanych państw członkowskich, służył wszystkim zainteresowanym krajom. Staramy się, aby fundusz był poprawnie sformułowany, jego architektura była poprawnie ukształtowana i tego też będą dotyczyły konkluzje Rady Europejskiej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej domagają się także zmian w projekcie prawa azylowego, który zakłada automatyczny i obowiązkowy podział uchodźców. Rozwiązania te przewidują również wysokie kary za odmowę przyjęcia imigrantów. Wiceminister Konrad Szymański mówi, że Komisja Europejska powinna wycofać się z tego projektu. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę doboru okazywania instrumentów, okazywania solidarności europejskiej. Polska nie ma żadnego problemu z tym, aby okazywać solidarność europejską w tego typu sytuacjach, jakiekolwiek one będą w przyszłości również. Natomiast musimy mieć jasność, że zachowujemy pełną kontrolę nad polityką azylową i że żadne elementy pośrednie nie będą na to wpływały. Spotkanie szefów państw i rządów krajów Unii Europejskiej rozpocznie się jutro i potrwa 2 dni.
W rytmach Kryniczanki, to co kochał Wiedeń, pod takim hasłem w Krynicy Zdroju odbył się koncert, w którym udział wzięli m.in. Katarzyna Laskowska, Robert Szprengiel i Krynicka Orkiestra Muzyczna. Patronat nad wydarzeniem objęła Telewizja Trwam. Krynica Zdrój to miejsce wyjątkowe, znane przede wszystkim ze swoich walorów turystycznych. Od lat wspomaga nasze zdrowie i wypoczynek. To, że Krynica leczy i bawi, to jest cały czas aktualne powiedzenie, ale Krynica rozwija się również nie od strony samego lecznictwa uzdrowiskowego, które, jak wiadomo, oferuje przede wszystkim usługi dla osób z nadszarpniętym zdrowiem, bądź oczywiście tych, którzy chcą wypocząć w nieco mniej aktywny sposób. Krynica od wielu lat rozwija się w sposób absolutnie wyjątkowy, jeżeli chodzi właśnie o ofertę dla osób aktywnych, również osób młodszych. I tutaj mogę powiedzieć oczywiście o wielkim zestawie różnych usług, które oferujemy, jak na przykład narciarstwo zjazdowe w okresie zimowym. Narciarstwo biegowe oczywiście tutaj świetnie rozwija się. To jest bardzo wysokiej jakości produkt, jeden i drugi wymieniony przeze mnie, ale oprócz tego oczywiście fantastyczne szlaki górskie, które oczywiście są dostępne dla turystów przez cały rok, właśnie przede wszystkim dla tych bardziej aktywnych. Jednak aby Krynica Zdrój nadal przyciągała, potrzebne jest nawiązanie do tradycji. Tą wyjątkową jest postać Jana Kiepury. Szansa Krynicy na rozwój, na przyciąganie turystów, na przyciąganie kuracjuszy, to jest właśnie powrót do tych wspaniałych tradycji kultury, muzyki, które właśnie reprezentował wybitny pieśniarz Kiepura, muzyk, pieśniarz operowy, który związany jest z hotelem Patria, związany jest z Krynicą. Jan Kiepura to polski tenor i aktor, który cieszył się największą popularnością spośród śpiewaków dwudziestolecia międzywojennego. Występował na scenach na całym świecie. W 1967 roku, rok po śmierci artysty, zorganizowano pierwszy festiwal nazwany jego imieniem, który cyklicznie odbywa się aż do dziś. Również w trakcie koncertu w rytmach Kryniczanki To co kochał Wiedeń nie zabrakło utworów Kiepury oraz znanych utworów polskiej opery i operetki. Przypominam sobie sam uczestnictwo w kilku festiwalach, więc kilkanaście tysięcy osób, czasami więcej niż 20 tysięcy osób uczestniczyło w tych festiwalach. Koncerty, które odbywały się na Deptaku w Krynicy, są czymś, co funkcjonuje w żywej pamięci chyba wszystkich osób, które tutaj były i doznawały jakby tej przygody z operą, z operetką, z muzyką, z teatrem, bo to przecież też są elementy aktorstwa wśród wspaniałych wykonawców, wiodących wykonawców polskich scen. W trakcie koncertu w rytmach Kryniczanki To co kochał Wiedeń artyści w wyjątkowy sposób umilili czas publiczności. Po północy na dworcu centralnym w Brukseli doszło do kolejnego wybuchu. Jak podało Centrum Monitoringu Zagrożenia Terrorystycznego, tym razem była to eksplozja kontrolowana. Ładunek wysadzili w powietrze saperzy. Sprawca ataku zginął. Wybuch nie pociągnął ze sobą żadnych ofiar wśród ludzi. Prokuratura w Belgii potwierdziła zgon sprawcy wczorajszego ataku w Brukseli. Trwa sprawdzanie jego tożsamości. Dworzec jest wciąż otoczony przez policję. Podejrzany został zneutralizowany przez wojsko, które znajdowało się na dworcu centralnym tuż po eksplozji. Nie było innych ofiar. Incydent jest uważany za akt terrorystyczny i dochodzenie nadal trwa. Agencja AFP pisze, że po godzinie pierwszej w nocy ciało zamachowca wciąż leżało na podłodze w hali dworcowej. Nie jest też jasne, czy posłużył się tak zwanym pasem szachida. Z wypowiedzi prokuratora należałoby raczej wnioskować, że materiały wybuchowe znajdowały się w bagażach sprawcy. Prokurator generalny odmówił też komentarza w odniesieniu do relacji świadków, którzy utrzymywali, że sprawca krzyczał po arabsku Allah Akbar, czyli Bóg jest wielki. Wcześniej Centrum Monitoringu Zagrożeń w stolicy Belgii podało, że żołnierze patrolujący dworzec centralny w śródmieściu Brukseli unieszkodliwili wieczorem przebywającą tam osobę po tym, gdy doszło do niewielkiej eksplozji. Według jednego z dzienników
Na dworcu doszło do próby zamachu terrorystycznego, a mężczyzna krzyczał Allah Akbar, zanim żołnierze oddali strzały w jego stronę. W centrum Brukseli rozmieszczono znaczne siły policji i wojska. Liczba migrantów, którzy od początku tego roku przypłynęli do Włoch, przekroczyła 70 tysięcy. To o 26% więcej niż w tym samym czasie w 2016 roku. W ciągu ostatnich 3 dni na włoskie wybrzeża dotarło ponad 5 tysięcy osób. Tym samym, jak informuje MSW, łączna liczba przybyłych tylko w tym roku wzrosła do prawie 80 tysięcy. Najwięcej migrantów przybywa z Nigerii, Bangladeszu, Gwinei i Wybrzeża Kości Słoniowej. Tylko ponad 8 tysięcy to nieletni bez opieki. Dotychczas do innych krajów europejskich w ramach unijnego programu relokacji przewieziono z Włoch ponad 6,5 tysiąca osób ubiegających się o azyl. Włoski rząd jest przygotowany na to, że w tym roku będzie musiał przyjąć jeszcze około 200 tysięcy przybyszów. Policja w Agrigento ogłosiła, że zatrzymała 25-letniego Nigeryjczyka przebywającego w jednym z ośrodków dla migrantów. Oskarżony jest on o to, że należy do organizacji przemytników działającej między Libią a Sycylią. Zarzuca mu się również torturowanie migrantów i gwałt w Libii, gdzie uciekinierzy czekają na przerzut do Europy. Co najmniej 42 osoby zginęły w walkach w mieście Bria w Republice Środkowoafrykańskiej. Liczba ofiar może być jeszcze większa. Doszło tam do starć zbrojnych między rywalizującymi oddziałami, mimo podpisanego w poniedziałek porozumienia o rozejmie. Według informacji miejscowych władz do szpitala przewieziono 42 zabitych, ale w centrum są wciąż ciała, których nie udało się jeszcze zabrać. Republika Środkowoafrykańska to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Jest on pogrążony w chaosie od obalenia prezydenta François Bozize w marcu 2013 roku przez muzułmańskich rebeliantów z koalicji Seleka. Na początku 2014 roku Seleka musiała oddać władzę w następstwie utraty kontroli nad falą przemocy. Na terenie Republiki Środkowoafrykańskiej ciągle trwają zamieszki. Do ubiegłego roku Francja prowadziła tam misję wojskową. W ten sposób chciano zapobiec ludobójstwu i przywrócić pokój. Jednak w związku z tym, że w Środkowej Afryce cały czas dochodziło do zamieszek, francuskie Ministerstwo Obrony zdecydowało, że w kraju należy pozostawić mały, liczący 350 żołnierzy, kontyngent wojskowy. Początkowo liczył on 2000 żołnierzy. Obecnie kontyngent stacjonuje w stolicy kraju i zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami. Misję Francuzów wsparła Polska, udostępniając do 50 żołnierzy i samolot transportowy Herkules C-130. Walki pochłonęły już tysiące ofiar i spowodowały, że 4,5 miliona ludzi musiało porzucić swoje domy. W Japonii rozpoczęły się dziś ćwiczenia obrony przeciwrakietowej. Są one dostępne dla opinii publicznej. Władze w Tokio podkreślają, że chodzi o pokazanie mieszkańcom kraju, że Japonia jest gotowa odeprzeć każdy atak rakietowy Korei Północnej. Korea Północna wciąż kontynuuje program rakietowy i zbrojenia nuklearne, lekceważący rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Reżim w Pjongjangu regularnie grozi zniszczeniem Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej. Aby uspokoić swoich obywateli, Japonia zorganizowała szkolenie obrony przeciwrakietowej. Uczyniliśmy to szkolenie publicznym, ponieważ uważamy, że jest to sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju społeczeństwa. W ramach ćwiczeń w miejscowości Asaka koło Tokio ustawiono antenę radaru i przygotowano wyrzutnie. W sumie takie ćwiczenia prowadzone są w 4 regionach kraju. Ponieważ Korea Północna kontynuuje swoje próby rakietowe, myślę, że to szkolenie jest konieczne w celu poprawy zdolności japońskiej samoobrony do radzenia sobie z pociskami balistycznymi. Baterie systemu obrony przeciwrakietowej Patriot są w Japonii ostatnią linią obrony przed nadlatującymi pociskami rakietowymi. Będą one jednak w stanie bronić tylko większych miast i kluczowych obiektów rządowych. Północno-koreański program rakiet balistycznych budzi w Tokio obawy, że baterie i niszczyciele na Morzu Japońskim mogą okazać się niewystarczającą obroną. W Japonii przystąpiono do realizacji szacowanego na $1 miliard programu unowocześnienia systemów obronnych, zwiększenia ich zasięgu i skuteczności, ale pierwsze unowocześnienia systemów nie będą gotowe przed rokiem 2020. W ostatnich tygodniach niektóre japońskie regiony przeprowadziły szkolenia ewakuacji na wypadek ataku rakietowego. Ojciec Święty zachęcił dziś wiernych do czerpania inspiracji z życia świętych i dążenia do świętości. Bez świętych świat nie miałby żadnej nadziei, mówił do zgromadzonych na placu Świętego Piotra papież Franciszek.
Ojciec Święty Franciszek podkreślał, że już w dniu naszego Chrztu Świętego zabrzmiało dla nas wezwanie świętych. Wówczas po raz pierwszy w trakcie naszego życia zostaliśmy obdarowani towarzystwem tych starszych braci i sióstr, którzy przeszli tę samą drogę co my, zaznali tych samych trudów co i my i żyją na wieki w objęciach Boga. W każdej chwili życia towarzyszy nam dyskretna obecność świętych, wskazywał Ojciec Święty. Ich istnienie mówi nam przede wszystkim, że życie chrześcijańskie nie jest nieosiągalnym ideałem. Jednocześnie nas pociesza, nie jesteśmy sami. Kościół składa się z niezliczonych braci, często anonimowych, którzy nas poprzedzili i którzy poprzez działanie Ducha Świętego są zaangażowani w sprawy tych, którzy wciąż żyją na ziemi. Papież zachęcił zgromadzonych, aby dążyli do świętości, biorąc na siebie także cierpienia i trudy innych. Bóg nas nigdy nie opuszcza. Za każdym razem, kiedy będziemy tego potrzebowali, przybędzie Jego anioł, by nas podnieść i wlać w nas pocieszenie. Anioły, czasem z ludzkim obliczem i sercem, bowiem święci Boga są zawsze tutaj obecni, ukryci pośród nas. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i życzę słonecznego popołudnia z Panem Bogiem.